serdecznie. Znajdujemy się na targach Agrotech Kielce 2018 na stoisku Massey Ferguson. Za moimi plecami ciągnik rolniczy MF3709WF. Całkowita nowość. Ciągnik, który miał swoją premierę na minionych targach Hanover 2017. Była to jego światowa premiera. Natomiast tutaj, na tych targach, począwszy od wczoraj, ma on premierę na rynku polskim. Ciągnik, który w porównaniu do serii poprzedniej, oferowanej do tej pory, oznacza się bardzo wieloma zmianami. Wprowadzono wiele nowych rozwiązań i po kolei, co tutaj mam na myśli? Przede wszystkim całkowicie nowy silnik. Silnik, który spełnia aktualne normy emisji spalin. 4 cylindry, układ wyskowy Common Rail, turbina, a zatem silnik, który posiada wysoką moc, duży zapas momentu obrotowego i bardzo niskie zużycie paliwa. Następna nowość, całkowicie nowa wersja, prezentowany tutaj za mną ciągnik 3709WF. WF oznacza, że mamy ciągnik szerszy, sadowniczy, ciągnik, który będzie stabilnie pracował na dużych nierównościach terenu. Ponadto taki ciągnik będzie z powodzeniem mógł być stosowany w gospodarstwach rolnych jako ciągnik uzupełniający, pomocniczy. Dodatkowo też bardzo dobrze będzie się sprawdzał w niskich budynkach inwentarskich, ponieważ jego wysokość całkowita to tylko 2,4 metra. Kolejna nowość to całkowicie nowa wersja wyposażenia kabiny, wersja Efficient, która posiada całkowicie nowy prawy podłokietnik, na którym operator może oprzeć rękę, może pracować wygodnie przez wiele godzin pracy. Taki ciągnik wyposażony jest w elektrozawory hydrauliczne, to jest kolejna nowość. Operator ma do obsługi elektrozaworów całkowicie nowy joystick z możliwością zmiany kierunku jazdy, z możliwością zmiany półbiegów. Ponadto możemy taki ciągnik wyposażyć w 3 pompy hydrauliczne o łącznym wydatku 120 litrów na minutę. Kolejny nowy element to amortyzacja przedniej osi. Dokładnie tak, nie pomyliłem się. Nawet w takich małych ciągnikach możemy od tego momentu zamontować amortyzację przedniej osi. W tym ciągniku spaliny, które produkuje silnik, są wyrzucane i przechodzą tutaj przez taki układ, który widzimy w tym miejscu. Jest to układ składający się z dwóch elementów, z dwóch katalizatorów, przez które spaliny są oczyszczane. Bardzo ważna rzecz, że ten katalizator został zamontowany na zewnątrz, to znaczy nie znajduje się on pod maską. Zamontowany na zewnątrz, obudowany, tutaj przez niego przechodzą wszystkie spaliny, także pod względem ekologii jesteśmy jak najbardziej na właściwym poziomie, spaliny są bardzo czyste, a dzięki temu, że nie mamy go zamontowanego pod maską, maska cały czas, jej wysokość pozostała na niezmierzonym poziomie, czyli mamy bardzo dobrą widoczność, siedząc w tym ciągniku z kabiny, naprzód ciągnika, na nasze cenne uprawy, czy cenne właśnie drzewka owocowe. Ciągniki Massey Ferguson serii 3700 to również całkowicie nowy wygląd, nowy design, bardziej agresywny, bardziej dynamiczny. Przedstawia się to w nowej masce, o bardziej agresywnym kształcie i całkowicie nowym układzie przednich lamp zamontowanych na górnej części maski. Ciągniki Massey Ferguson serii 3700 posiadają udźwig podnośnika 2,5 tony, ale ten udźwig można zwiększyć, zamawiając w fabryce dodatkowy siłownik wspomagający. Dzięki temu siłownikowi tutaj zwiększamy udźwig do 3 ton. Końcówki ramion tylnego podnośnika mogą być hakowe, czyli mamy szybko sprzęg, który służy do zaczepiania maszyn. Ciągnik może występować z bardzo szeroką ofertą zaczepów. Tutaj prezentowany model. Mamy wyposażenie zaczep górny, przestawiany wysokościowo oraz zaczep dolny, czyli dolną belkę polową. W standardzie mamy zawsze 2 pompy hydrauliczne. Pompa wysokiego ciśnienia o wydatku 65 litrów na minutę zasila tylny podnośnik i tylne wyjścia hydrauliczne. Dodatkowo mamy pompę niskiego ciśnienia odpowiedzialną za zasilanie wspomagania kierownicy. Ta pompa ma wydatek 27 litrów. Dodatkowo możemy sobie zamówić taki ciągnik z 3 pompą hydrauliczną, która zwiększa wydatek oleju hydraulicznego na tylne wyjścia i na tylny podnośnik. Wtedy do dyspozycji mamy łącznie aż 120 litrów na minutę. Przechodząc do konfiguracji wyjść hydraulicznych, mamy wiele możliwości. Możemy mieć wyjścia hydrauliczne
obsługiwane mechanicznie lub elektrohydraulicznie za pomocą elektrozaworów. W ciągniku możemy mieć dwie, trzy, tak jak tutaj. Trzy pary wieś hydraulicznych oznaczone różnymi kolorami, czyli zielony to jest pierwsza, niebieski druga i kolor brązowy to jest trzecia para wieś hydraulicznych. Dodatkowo jeszcze opcjonalnie może być czwarta para. Oczywiście tutaj ten ciągnik również można wyposażyć w przedni podnośnik oraz przedni wałek WOM służący do montażu bardziej skomplikowanych maszyn, z którymi możemy wykonywać więcej czynności podczas prac, czy to w polu, czy też w sadzie. Możemy dodatkowo dołożyć system, który pozwala sterować tylnym podnośnikiem z zewnątrz. W tym przypadku mamy takie pokrętło, którym regulujemy wysokość, czyli możemy przekręcając możemy podnosić tylny podnośnik lub ten podnośnik opuszczać. Ciągniki Massey Ferguson serii 3700 dostępne są w pięciu wersjach szerokościowych. Na początek zaczniemy od najwęższej. Wersja V jest to ciągnik dedykowany do winnic, a zatem będzie bardzo wąski. I tutaj szerokość tego ciągnika to jedyny metr. Także 100 cm to jest szerokość podwozia i szerokość kabiny w tym ciągniku. Następna wersja to wersja S. To jest typowy ciągnik sadowniczy. Jego szerokość zewnętrzna wynosi od 1,30 m aż po 1,5 m. Ciągnik ten jest już wyposażony w szerszą kabinę o szerokości zewnętrznej 1,20 m. A zatem operator ma dużo więcej miejsca w środku, pracuje bardzo, o wiele bardziej komfortowo. Kolejna wersja to wersja F. Szerokość tego ciągnika zawiera się w przedziale od 1,50 m do 1,80 m. Jest to szerszy ciągnik sadowniczy, dedykowany przede wszystkim, gdzie mamy szerszy rozstaw rzędów. Ponadto, gdzie teren jest bardziej nierówny, bardziej pofałdowany, bardziej pagórkowaty. Najszersza wersja to jest wersja WF, całkowita nowość w ofercie ciągników Massey Ferguson. Jest to szeroki ciągnik sadowniczy lub ciągnik, który może być stosowany jako maszyna pomocnicza, uniwersalna w gospodarstwach rolnych. Jego szerokość wynosi od 1,60 m aż po 2,20 m. Dodatkowo ten ciągnik jest bardzo niski, ponieważ jego wysokość całkowita wynosi 2,4 m. No i ostatnia wersja to jest wersja G. Tutaj ta wersja dostępna jest z lub bez kabiny. Na tym zdjęciu mamy przedstawiony ciągnik bez kabiny. Jest to ciągnik, który posiada obniżony środek ciężkości, a zatem jest bardzo niski, dlatego może pracować w tego typu sadach lub w tunelach foliowych. Natomiast opcjonalnie można go wyposażyć w kabinę. Wtedy mamy do dyspozycji ciągnik sadowniczy z kabiną.